Poczta, czyli rywalizacja dwóch zespołów wykorzystująca bieg i podania piłki. Jedna drużyna ustawia się na środku boiska w zygzaku, tak żeby móc wymieniać się podaniami. Druga drużyna ustawia się poza boiskiem w miejscu, które oznaczamy jako start i meta. Zabawa polega na tym, że jedna drużyna próbuje jak najszybciej obiec boisko w biegu sztafetowym, czyli biegnie jedna osoba, później druga i tak aż wszyscy zaliczą bieg. A druga drużyna musi w tym czasie wymienić jak najwięcej podań. Głośno liczymy podania, żeby nie było wątpliwości, ile ich wykonano. Czas rywalizacji kończy się, gdy ostatnia osoba ze sztafety dobiegnie do mety. Następnie zespoły zamieniają się miejscami. Zwycięzcą zostaje grupa, która ma na swoim koncie więcej wykonanych podań. Do zabawy można wykorzystać różne piłki, różne przybory, różne sposoby podań lub wykorzystać piłkę nożną.